na rytmie serc. Każdy człowiek dobrze zna trudny życia los. Możesz wygrać ty lub ja, jeśli chorób moc twój organizm trawi, zawsze znajdziesz dom z krzyżem w herbie dom. Najlepiej w szpitalu, na ostrym dyżurze, jest siostra i doktor, więc zostań na dłużej. Dzisiaj, po raz pierwszy w kolorowej telewizji, zobaczą Państwo bardzo trudny zabieg. Panie doktorze. Co my, siostra? Ja badałem właśnie, siostra mi przerwała. Panie doktorze, były otwarte drzwi i pan sam... Otwarte, bo duszno, no co? Pacjent jest. Ja już wiedziałem, że dzisiaj będzie taki dzień, no. Panie doktorze, przyniosłam skierowanie jego od razu, żeby pan doktor się nie fatygował. Skierowanie jego... Co, siostra, stoi jeszcze tu, jak ten... Słup, Szymon, słup. Panie doktorze, chciałem jeszcze coś powiedzieć. No, szybko. Na moje oko to on się źle czuje. Na siostry oko? Siostra ma oczy jeszcze mniejsze niż piersi. Siostra się nie wypowiada na ten temat. Dobrze? Proszę przyprowadzić chorego i ja się tym zajmę. Tak jest, panie doktorze. To pan jest ten, co na skierowaniu? Ja. Ale to nie jest moje zdjęcie. A co pan uważa, że pan tak inaczej jest zbudowany od innych mężczyzn? To nie ma znaczenia, proszę pana. Ja się przypominam pewien układ. Aha. Co my tu mamy u pana? Nie najlepiej, no nie najlepiej. Zresztą wygląda pan też tak. Bóle stawów. Które pana stawy bolą? No, ogólnie. Aha. Lewy. Niech pan swobodnie siedzi. Czuje pan? Tak. No, to nie jest tak źle z panem. I szmery w płucach. Gdzie pan ma płuca? No nie wiem. Przyszedł pan nieprzygotowany. Strasznie niedobrze. Proszę pana, krótko mówiąc, do tego trzeba będzie pobrać krew. O matko! Nie jestem pana matką. Proszę się udać za parawan i rozebrać się. Ale jak to? Rozebrać się do krwi? Nie, nie, do naga. Ja wiem, co robię. Proszę wykonać, bo inaczej nie będę mógł pana wyleczyć. Wiedziałem, taki dzień właśnie. Siostro, Jena! Jestem, panie doktorze, no przecież nie będę leciała. Właśnie, że trzeba lecieć, jak wołam. Słucham, panie doktorze. Ja tam mam pacjenta i muszę krew pobrać. No to trzeba. No to ja wiem, co trzeba, tylko to, tak sobie kolejność utrwalić, to jak to siostra mówi, że... No, to, a to mam przygotować doktorowi, że... No chyba tego siostra jest, prawda? Co, ja gołymi rękami go rozszarpię, czy co? Panie doktorze, przecież to prosta sprawa. Siedzi przy tych kotletach, zamiast pracy tutaj jakoś ulży człowiekowi. Panie doktorze... Co mi tu siostra tym ma? Obwiązać, ścisnąć rękę. No tak. Poszukać żyły. Ścisnąć. Poszukać żyły. Żyły, wiem. Strzykawka. I nałożyć... Co siostra to podarła? Czy to było w kawałku, porządnie? Przecież sześciu igieł pan nie będzie nakładał. Jedną trzeba nałożyć, prawda? A tutaj rezerwowe ewentualnie. No. Czyli gumka, żyła... Wkłuć się.
Igłą. I potem ściągasz. Gierzet i. Może ja to zrobię. Gierzet i. Siostro, jak ja jestem lekarzem, ja to 40 takich na godzinę robię. Gierzet i. Gierzet i. No dobrze. Ale się pan rozebrał, no zupełnie. Panie doktorze. Co tam znowu? Bo teraz tak różnie z tą krwią, niech pan o rękawiczkach nie zapomni. Siostra mnie to mówi, że jestem zawodowcem. Odwrócił się pan dobrze? Uwaga, będziemy pływać. Coś pomóc może? Nic teraz nie, bo ja się muszę skupić. Guma, żyła w kucie, gierze dwu. No i jak? No jest w kłótę, dobrze jest, w porządku. Poszło. Na strzykawka? Co strzykawka? Strzykawkę na później trzymam. To jestem potrzebna jeszcze. Niech siostra się zajmie swoimi kotletami i tym, co w papierach, a mi nie przeszkadza, bo ja tu mam chorego. Siostra, wyjdzie stąd. No już wychodzę. No, może poprawię panu. O, tu jest. O, teraz dobrze. Ja tu zaraz przyjdę. Skończymy to wszystko. O właśnie. Tak, słucham. No jeśli chodzi o masaż, to ja mam doskonałe przygotowanie. Ja zaczynam od mniej więcej kolan, wie pani, i stopniowo w górę. Bielizna nie jest konieczna. Dobrze, ja wpadnę, tylko nie lubię, że ktoś kręcił, czy mąż, panna. A, w windzie się zatrzasnął, no to nie musi od razu wychodzić, prawda? Dobrze, to ja się postaram szybciutko. Przepraszam, co znowu? Coś tak słyszę, że czegoś pan nie zakręcił. Albo mi się tak... Co nie zakręciłem? Coś się... Coś się leje. I siostra mnie przeszkadza, dobrze, bo ja badam. Tylko się tak... Więc ja bym za chwileczkę wyszedł i... Za moment, przepraszam, dobrze? Ja pacjenta nie zakręciłem. Panie, jest pan tam jeszcze? No, ale tak nie można, no przecież pan nie zatamował. Pan siedzi jak głupi, to panu upływa przecież, proszę pana, no. Doktor nie kazał. Co nie kazał? Przecież trochę rozumu, pan patrzy całe naczynie. Na co mnie tej krwi tyle, bo robię analizy, proszę pana, na 2 lata naprzód z tym, co pan mi upuścił tutaj, no. Trzeba było się zastanowić trochę. Proszę pana, dopóki nie będzie wyników, niech pan pojedzie sobie gdzieś do domu, my zaprosimy pana na analizę i na... Do domu, proszę. Dziękuję. Żegnam pana. Do widzenia. 14 litrów. Halo, przepraszam, tu miałem historię taką z pacjentem. Dobrze. To ja zaraz będę. Panie doktorze. Leży ten pacjent. Jak leży, kiedy miał do domu pójść? Znowu robi po swojemu? To co ja mam zrobić? Ja mam wypadek nagłego zatrzaśnięcia i braku tlenu. Ja muszę jechać. Siostro, niech siostra da mu ten... Ma siostra jeszcze te swoje mielone? Jednego mam. No dobrze, to mu dać tego kotleta na drogę, niech siostra go zaprowadzi na przystanek i do tramwaju go wsadzi. I siedzące mu dam. To już nie ma znaczenia, aby dobry numer był, bo mi zajedzie jeszcze na pętlę i będzie kłopot.